No witaj. Musimy popłynąć jak najszybciej do Wesemira. Zapytasz dlaczego? Ponieważ na starość pora wyruszyć z nim do najbliższego burdelu. I tak on dostanie lalkę. No chyba, że ty wolisz lalkę. Nie wnikam jak wolisz posuwać plastik. Witam w kolejnym odcinku waszych rozkmin. Jak się nazywa ta seria? Jak nazwaliby się tą serię? Gdzie gadamy se o Wiedźminie i zadajecie mi pytania. Najlepszą propozycję jaką napiszecie w komentarzach. Tak będzie nazywała się ta najebista seria. Dziękuję za każdy komentarz, każde pytanie, które zostało pozostawione pod poprzednim odcinkiem. No... Serce się kurwa kroi. Świetnych komentarzy, fajnych pytań było tak dużo, że chcąc nie chcąc nie udało mi się wziąć wszystkich do tego odcinka. Ale chociaż część chciałem wykorzystać, dlatego z poprzedniego odcinka powstaną dwa filmy. Jeden widzicie teraz, a drugi będzie następny. Zachęcam do zostawienia pytania pod tym odcinkiem, do następnych odcinków. A my jedziemy z tym filmem niczym Geralt jedzie na kulawej świni i pokonuje Eskela. Kurwa, chciałbym to zobaczyć. Karol Mich, czemu Leo był szkolony, jeżeli Wiedźmini nie mieli szkolić więcej Wiedźminów? Mordo, wyobraź sobie Wesemira, siedzi w tym Kermoren sam. Eskela, Lamberta, Geralta tam zazwyczaj nie ma. On tam zazwyczaj sam mieszka. Siedzi, smutno mu, jest stary, jest, korzonki go bolą. No kto mu będzie kurwa zupkę chińską zaparzał? Kto mu kartofle będzie obierał? Z kim się będzie chciał ruchać? Wesemir potrzebował towarzysza. Czemu był szkolony Leo? Wesemirowi go zrobiło się szkoda. Jak sam Wesemir powiedział w Wiedźminie 1, Leo był sierotą po wojnie z Nilfgaardem. Prawdopodobnie Wesemir kiedyś spotkał go gdzieś na szlaku. Zrobiło mu się go szkoda i przygarnął go jako własnego wychowanka. A jak go przygarnął, to co miał Wesemir z nim zrobić? Tak jak w przypadku Ciri. Ciri trenowali i wiedzieli, że trening kondycyjny nic jej nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie, pomoże jej i będą wiedzieli, że zadbać będzie potrafiła o siebie Ciri. Tak samo w przypadku Leo. Wesemir, który całe życie trenował Wiedźminów w Kermoren, wiedział, że jeżeli przygarnie Leo i podszkoli go trochę w walce z mieczem, może nie będzie pełnym Wiedźminem bez mutacji, ale wiedział, że chłopak sobie poradzi w tych trudnych czasach. Piotrus 422. Czy przejście Wiedźmina 1 na FCR jest proste? Czy przejście Wiedźmina 1 na FCR jest proste? Wcale nie sprawiają trudności rzeczy, gdzie Azard, Javet i Magister dymają cię w rozdziale drugi pod koniec przez 2 godziny, kurwa, żebyś mógł ich pokonać. Wcale nie sprawia trudności moment, gdzie w banku napierdają ciebie elfy, a ty masz do pomocy tylko jednego Siegfrieda, które jedyne co potrafi zrobić to kurwa leżeć na glebie i udawać, że nie żyje, a ty musisz sam z nimi się napierdalać za pomocą stylu grupowego, który na FCR jest bezużyteczny, ponieważ ta modyfikacja jest z dupy. Tak, jest bardzo proste, jest super proste, jest to najprostsza gra świata, jest proste niczym kurwa przejście Mario w lewo, no zajebiście proste jest. Dobrze było? Tylko zapłacicie mi za polecenie tego gówna, nie? Czy Geralt miał tylko jedną płotkę, czy tyle, ile miał kochanek w sadze? Jak miał więcej, to ile mogło być tych płotek? Jeżeli Geralt miał tyle płotek, ile kochanek w sadze, to pytanie, czy każda płotka służyła do tego samego, co kochanka? Do ujeżdżania! Nie mógł mieć Geralt jednej płotki, bo nawet w sumie Jaskier się zapytał kiedyś Geralta: Geralt, a ty miałeś kiedyś konia, który nie nazywał się płotka? No i Geralt mu odpowiedział: nie. A poza tym, według internetów, konie żyją 25 do 30 lat. Ja się znam tak na koniach jak Triss na niebyciu dziwką, więc polegam na internecie. Patrząc na świat, w którym dzieje się Wiedźmin, gdzie co chwilę są jakieś potwory, kurwa, baby cmentarne, albo twoja stara nawiedza cię, bo nie zjadłeś jej ciasta, kiedy upiekła. Przez to trzeba wziąć pod uwagę, że koń może czasami zostać zabity. Patrząc na wiek Geralta, o czym będziemy sobie dzisiaj gadać, plus to, ile koń może przeżyć maksymalnie lat, i plus do tego, jak świat Wiedźmina wygląda, obstawiałbym, że Geralt miał w swoim życiu 4 albo 5 płotek. I na każdej płotce działo się to. Jem, puść, kutasa. Wojtek! Kiedy był ten pogrom w Kermoren i czy ktoś z obecnych warowni przeżył pogrom? Podkreślam, obecnych warowni, tych co byli w tym zamku lub w jego okolicach. Zacznijmy od dupy strony, przeżył Wesemir. Ale kiedy był pogrom w Kermoren? Triss mówiła w Krwi Elfów, że pogrom był pół wieku przed jej narodzinami. Triss według Gwinta narodziła się w 1221 roku. Odejmujemy od tego 50 lat i wychodzi 1771. Oczywiście takie plus minus, bo wiadomo, Triss tak ogólnikowo powiedziała pół wieku przed tym, jak narodziła się. Więc ja bym obstawiał, że właśnie pogrom dział się w tych latach 1170-1180. Zanosi się na burzę. Ile Geralt ma lat? No Sapek napisał pierwsze opowiadanie z Wiedźmina w 1986 roku. To znaczy, że Geralt ma 38 lat! Ile Geralt ma lat? W Wiedźminie 3 Wesemir mówi, że Geralt jest blisko setki. I można to wziąć jako pewnik. Ale jest sobie jeszcze pan Andrzej Sapkowski, który nigdy w sadze ani w opowiadaniach nie podał wieku konkretnego Geralta. Ale został o to zapytany w wywiadzie. Tu Piotrek go zapytał: ile choćby w przybliżeniu lat ma Geralt? Z naszego szacowania wynika, że około 45 lat. No i Andrzej odpowiada: ma w chwili chrztu ognia ponad 50. Ale nie przyznaje się i nikomu nie powiedział, ile ponad. Wiedźmini starzeją się wolniej od zwykłych ludzi i mniej widocznie niż zwykli ludzie. Wiedźminowi, który ma lat 60, też nikt nie da więcej niż 45. W świecie Wiedźmina ludzie osiągają co prawda wyższą średnią wieku niż w naszym średniowieczu, ale jednak i tu wahano by się zlecać mokrą robotę. Walkę z potworami dziadkowie
Geraltowi po 50, dlatego Geralt ukrywa wiek. No i kurde, ile Geralt ma lat? Jest blisko setki, czy jednak jest po 50? Jeżeli jest po 50 w Chrzcie Ognia, a Chrzest Ognia dział się w 1267, to jeżeli odejmiemy sobie od tego roku 50 lat, wychodzi nam 1217. Więc nie ma to w ogóle sensu, patrząc jeszcze na datę, którą przed chwilą sobie gadaliśmy, kiedy zostało napadnięte Kermoren. Skoro Geralt, jak rozmawialiśmy sobie w poprzednim odcinku, musiał powstać przed pogromem w Kermoren. I teraz jak tu połączyć te wszystkie rzeczy, aby miało to ręce i nogi? Capek mówi, że Geralt jest po 50. Pierwsze, co przychodzi do głowy, to, że ma 50 lat albo do 60. Ale to zależy od interpretacji. Jest po 50. Ale to nie oznacza, że ma koło 50 lat. On równie dobrze może mieć koło 90 lat. To nadal jest po 50. Warto zauważyć, że Capek nigdy w książce nie pisał o tym, ile Geralt ma lat. Wypowiedział się o tym w wywiadzie. I to tylko dlatego, bo dostał takie pytanie. Ja to rozumiem tak. Tworzysz uniwersum, nie podajesz nigdy, ile główny bohater ma lat. I nagle dostajesz pytanie, ile on ma lat. To trochę głupio jest powiedzieć, nie wiem, nie myślałem nad tym, albo w sumie nie zastanawiałem się nad tym. Ale odpowiedzieć na pytanie, tak ogólnikowo, że główny bohater jest po 50, jest genialnym posunięciem. Nie mówi to konkretnie, ile Wiedźmin ma lat, ale też jest odpowiedzią na pytanie. On jest po 50, ale może być koło 90. To nadal jest po 50. Zależy, jak to zinterpretujesz. Więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Geralt w Chrzcie Ognia miał około 90 paru lat, a Wiedźminie 3 jest blisko setki, będzie coś takiego. Od 1267, czyli od czasu, kiedy dzieje się Chrzest Ognia, odejmę 90 lat. 90 tak na oko, mniej więcej, ile Geralt tam miał lat. Wychodzi 1177. Pogrom dział się tak w latach 1170 do 1180. I Geralt już mógł być wtedy po mutacjach. Pogrom już się odbył i został trening szermierczy, próba gór, próba snów i tak dalej. Wszystkie te próby wiedźmińskie zostały. Jedyne co, Geralt był po mutacjach. To by pasowało też do tego, że Triss mówiła, że od blisko ćwierć wieku nie trenowano tam Wiedźmina nowego. Nie ma powiedziane, że nie mutowano, nie trenowano. Nie trenowano Wiedźmina. Był sobie pogrom w Kermoren, potem Geralt i Eskel i Lambert byli po mutacjach i chłopaki potem sobie trenowali. Szkolili się w zakresie walki mieczem, w zakresie próby gór i tak dalej. I trenowali jeszcze w Kermoren mimo pogromu, ponieważ byli już dawno zmutowani. Wcale im nie przeszkadzało to, że pogrom już dawno się odbył. I potem minęło kilka lat, Geralt został Wiedźminem, Eskel został Wiedźminem, Lambert został Wiedźminem. Chłopaki ruszyli na szlak i minęło te ćwierć wieku. Przechodząc do meritum, łącząc te wszystkie daty po kolei. Bardzo zagmatwane, bo połączyłem uniwersum Sapka i gier, ale mniejsza. To idąc tym tokiem myślenia, wychodzi na to, że to, co mówi Vesemir w Wiedźminie 3, jest prawdą. Geralt jest blisko setki w Wiedźminie 3. I można to wszystko połączyć różnymi datami. Amen. Patrz tutaj, widzisz to. Kurwa, dobrze pokazuje. Widzisz to. Widzisz to logo? Kliknij tam na dole obok awatara taki przycisk subskrybuj. Zasubskrybuj ten kanał. Zasubskrybuj. A będę wskakiwał ci do łóżka z wrażenia za to. Lambert! Czym jest skrzynia Vesemira? Skrzynia Vesemira to jest najważniejszy artefakt wiedźmiński. Tak jak w mitologii greckiej jest góra Olimp. Tak jak w mitologii nordyckiej jest sobie Asgard. Tak kurwa w mitologii wiedźmińskiej jest skrzynia Vesemira. Zapytasz w takim razie, na czym to polega? No otwierasz skrzynię, wskakujesz do niej i nie dość, że znajdziesz tam wszystko, co chcesz. Jeżeli chcesz wódeczkę, będzie tam wódeczka. Jeżeli chcesz kartofle, będą tam kartofle. Jeżeli chcesz kapelusz Vesemira, będzie tam kapelusz Vesemira. Jeżeli chcesz stringi Vesemira, będą tam stringi Vesemira. Nawet jakich nie nosił. Ale najważniejsze jest, że wchodząc tam, czujesz się jak na takiej górze Olimp. Jest to miejsce boskie, gdzie dookoła są strażnicy wódki. Ludzie, którzy produkują wódkę z kartofli. A na samym szczycie tej skrzyni Vesemira, tej góry Olimp, siedzi Vesemir. Vesemir, który przesiaduje tam, kiedy ma dosyć Lamberta, Eskela, Geralta, siedzi w tej skrzyni Vesemira. Czuje się tam jak król, władca i sprawuje pieczę nad tym, aby jego podwładni produkowali wódkę. To co, Lambert, idziemy do skrzyni Vesemira? Czym są wrany? Wrany to jest gatunek jaszczur ludzi, którzy jeszcze byli przed ludźmi, tak jak bobołaki. No i niestety ludzkość wyparła jaszczur ludzi. Większość wygnała za góry Sinę, niektórych pozabijali, a jeszcze innych pozamykali w rezerwatach. Tak, kurwa, w zoo pozamykali. Potem idziesz sobie tam, Lambert, wrzucasz monetę, kurwa, i widzisz jak wran wychodzi z klatki i sobie tańczy dla ciebie. I to nie jakieś agresywne bestie, ale cywilizowana rasa, która niestety została przez ludzkość wyparta. Jakub Wilk. To może takie pytanie pierwsze z brzegu. Co by Geralt zrobił, gdyby się dowiedział, że Ciri opierdala kiełbachy kosmitom? Myślę, że wpierw sprawdziłby, czy ten kosmita to jest ciepły chuj. A jeżeli nie, to pogratulowałby Ciri, że idzie w ślady Yennefer i też opierdala kiełbachy kosmitom. Estri! Ja mam pytanie odnośnie tej wieży w Wiedźminie 3. Wiadomo, co Ciri musiała zrobić w tej wieży, żeby powstrzymać białe zimno? Bo w grze jest, że ona po prostu wchodzi i tyle, i białe zimno zostało powstrzymane, a nie ma pokazane, co musiała zrobić, by się to stało. Właśnie niestety nie ma żadnych o tym informacji. Ciri sobie wchodzi i stwierdza do białego zimna.
No i ona je rozpętala, idąc przed siebie. Jakbym miał to wyjaśnić, trzeba oddzielić białe zimno z książek i białe zimno z gier. Bo białe zimno z książek to jest apokalipsa, której w ogóle nie można uniknąć. A białe zimno z Wiedźmina 3 to jest siła, która zniszczyła wiele innych światów i tylko Ciri może się mu przeciwstawić. Skoro to jest jakaś siła, która niszczy światy, podejrzewam, że Ciri, kiedy wlazła do tego portalu i zasuwała przed siebie, to walczyła właśnie z tą siłą białego zimna. Przeciwstawiała się tej sile. Porównałbym to do przesuwania mebli. Wyobraź sobie, że przesuwasz szafkę, bardzo ciężką szafkę, i w pewnym momencie ona runie na ciebie. I tutaj albo ona cię przygniecie, albo za pomocą swojej siły wypchniesz ją i wygrasz to starcie. I myślę, że Ciri na tej zasadzie pokonała białe zimno. Ciri szła przed siebie, białe zimno leciało na nią. I jeżeli Ciri by padła, poddałaby się, to białe zimno by ją zabiło. Ale jeżeli szła przed siebie, parła cały czas i pchała to białe zimno, można powiedzieć, jakby wypierdalała to białe zimno z tego świata, udało się jej pokonać to białe zimno. User! Iry 2 zysy 2 DX10. Zapamiętam ten nick na całe życie. Witaj wilku, mam pytanie, czy Ciri mogłaby się przenieść w inne światy oprócz cyberpunka, na przykład Minecraft? Ciri była w cyberpunku w świecie gier, a w książkach przeniosła się do Anglii za czasów króla Artura. Jeżeli Ciri potrafi się przenieść do Anglii za czasów króla Artura, potrafiła przenieść się do świata cyberpunka, to dlaczego nie mogłaby się przenieść do świata Minecrafta? Wyobrażacie sobie kwadratową Ciri? Szczucie cycem level hard. Kartex 2312. Czemu Geralt jak dyma, to nie widać jego Leszego? No bo kiedy Geralt ruka, to nigdy Eskela przy nim nie było. Grzegoronin 1055. Ile orenów nilfgaardzkich chciałbyś za tamtą czapkę Alfonsa? I ile to teraz złotówek kosztuje po odliczeniu inflacji? Mordo, dla mnie tu jest każda czapką Alfonsa. Przynajmniej ja chodzę w każdej na dziwki. A ile bym chciał za jedną czapeczkę po odliczeniu inflacji? Cytując Geralta... Dobra, 10 tysięcy. Blade! Nie liczę, ile razy jebłem przy tym odcinku. Dziękuję, Blade! A oto moje pytania. Co sądzisz o teorii Pussy Ciri? Potrafiłbyś udowodnić, że ta teoria miała wielokrotne zastosowanie w praktyce, grach, książkach i tak dalej? Jeżeli chodzi o teorię Pussy Ciri, to jest najbardziej mroczna teoria, jaka w ogóle powstała w historii Wiedźmina. Powstała na moich streamach, więc wiadomo, że jest pojebana. I teraz patrzcie na tą teorię. Teraz mroczna muzyka. Ciri jest najbardziej przeklętym dzieckiem w historii Wiedźmina. Każdy, kto miał jakikolwiek związek seksualny z Ciri, albo tylko pomyślał coś o Ciri w zbereźny sposób, dostał za to karę. Albo gorzej. Przyjrzyjmy się kilku przypadkom. Na początek weźmy Hjalmara. Hjalmar i Ciri, jak byli dziećmi, zrobili sobie już zawody łyżwiarskie i jeździli po lodzie i zasuwali. W pewnym momencie Hjalmar upadł i głupi ryj sobie rozwalił. Dosłownie uszkodził sobie mordę, rękę, nogę i 4 żebra. Dlaczego? Ponieważ jak jeździł na tych łyżwach, to nie zastanawiał się, żeby wygrać, tylko popatrzył sobie na tyłek Ciri. Jedziemy dalej. Potem był Jare. Jare to był chłopiec w świątyni Melitele, którego poznała Ciri, gdy uczył się zawodu skryby. I tam było powiedziane, że Jare bardzo, ale to bardzo miał chęć na Ciri. Nawet Ciri wspomniała bodajże w czasie pogardy, że Jare ją pocałował, że tylko ją pocałował, tam żałowała, że jej nie wyrucha. Po tych wydarzeniach minęło kilka lat i Jare pod Bredną stracił rękę. Gdyby zrobił z Ciri coś więcej, nie tylko straciłby rękę, ale i swoje życie. Potem mamy główną miłość Ciri, Mistyl. Mistyl najbardziej chędożyła się z Ciri. Dzień w dzień, noc, noc, no i bania tam było w tyle, że codziennie mogliby wyzywać policję za to, że zakłócają ciszę nocną. I co się stało z Mistyl? Bonhart odrąbał jej łeb. Dalej bierzmy pod uwagę Hotsporna. Hotsporn to był gościu, który w wieży jaskółki ostrzegał szczury, że Bonhart za nimi idzie, a potem Ciri przyłączyła się do niego. Hotsporn, tak jak mówi jego imię, chciał zrobić gorącego porasa z Ciri. Gdy Ciri się zgodziła i Hotsporn już dobierał się do niej, dosłownie z całej sutki, umarł. A Ciri była wkurzona, że nadal nikt jej nie przewentylował we wszystkie otwory. W Wiedźminie 3 mamy Skiala. Skialowi bardzo się podobała Ciri. Skial miał myśli tak zbereźne jak ty, kiedy wiesz, że rodzice wychodzą z domu, nikogo nie ma i możesz odpalić sobie swojego ulubionego porusa. I co się stało ze Skialem? Zginął. Emhyr chciał z własną córką stworzyć potomka. Co się staje z Emhyrem w jednym zakończeniu Wiedźmina 3? Umiera. Geralt chciał wyruchać Ciri i umiera. A nie czekaj, to nie było w kanonie, tylko na pomarańczowym YouTubie. Podsumowując to wszystko, każdy, kto pomyślał o Ciri w zbereźny sposób, albo próbował z nią cokolwiek zrobić, zginął. I to jest teoria przeklętej pusi Ciri. Nigdy, przenigdy nie myśl o Ciri w ten sposób, bo dopadnie cię jej przeklęta pusia. Do kogo należał głos, który Triss usłyszała w czasie transu z młodą Ciri w Kermorant w krwi elfów? Wydaje mi się, że był to pewien cholernie ambitny magik z zamiłowaniem do władzy. No i Blade dobrze ci się kojarzy. No nie mógł być to nikt inny jak Vilgefortz sam w sobie. To był moment, kiedy Ciri była w Kermorant i Triss dała jej białą mewę i wszedła w nią w trans. I tam właśnie usłyszała głos, który mówił, aby 14 ze wzgórza, czyli Triss, doprowadziła Ciri do niego, aby dała mu, że to nie jest dziecko, że to jest starsza krew i tak dalej. Mówił też, że Triss go zna. Nie mógł być to nikt inny jak Vilgefortz, który już wtedy planował
posiąść łapy na Pussy Cili. Ej, w zasadzie Vilgefortz też potrzebował Pussy Cili i zginął. Kurwa, ta teoria ma więcej sensu niż myślałem. Rey Vilo! Dobra, mam kolejne pytanie. Jak twoim zdaniem zareagowałaby królowa Mewe, gdyby ponownie spotkała Geralta po tym, jak on i jego kompania zdezertowali z armii? Z armii. Mogła być wkurzona na niego, bo przecież Geralt uratował ją i jej ludzi w bitwie o most. Ona pasowała go na rycerza, a ten bez słowa spierdził jak Javed Skarmoren z tajemnicami wiedźmińskimi. Krwi i winie w turnieju rycerskim Anseis, czyli syn Mewe, ma do Geralta ból dupy, że ten opuścił armię jego matki. Jednak gdy Geralt później wyjaśnia mu, o co chodziło, to ten rozumie i przeprasza. No moje królowa Mewe zareagowałaby podobnie. Najpierw byłaby wkurzona na Geralta, jak Verdon na Henselta za zabicie niebieskich pasów. Jednak później by się ogarnęła i zrozumiałaby, że Geralt nie zrobił tego celowo. Mewe to była babka, która rządziła krajem silną ręką. Jeżeli chodzi o dezercję, dużo władców robi tylko jedną rzecz, jak ktoś zdezerteruje. Wysyła taką osobę na szafot. Czy Mewe, jakby spotkały ponownie Geralta, postanowiłaby zabić Wiedźmina za dezercję? Nie wydaje mi się. Ona rządziła twardą ręką. Ale jak mówisz, Rey Vilo, pamiętałaby też, co Geralt odrąbał. Dzięki niego udało się odeprzeć tych Nilfgaardczyków na moście. Myślę, że też mogła zdawać sobie sprawę z tego, że Wiedźmin to jest Wiedźmin i nie będzie całe życie przy niej. Podejrzewam, że tak jak piszesz, na początku byłaby bardzo wkurzona. Może nawet by chciała wysłać go na szafot, ale potem raczej do tego by nie doszło. Madara! Pytanie z uniwersum Wiedźmina. Czy nie uważasz, że wybór Wiedźminie 3 odnośnie, czy zostawisz Dijkstrę z Roszem i Talarem, by sobie wyjaśnili pewne kwestie, lub pomożesz Temerczykom pozbyć się Dijkstry i jego siepaczy, jest wyborem zbyt płytkim i za bardzo prostolinijnym jak na standardy, do których przyzwyczaił nas Wiedźmin? Oraz co by przydałoby się w tej kwestii zmienić, by ludzie zaczęli się na poważnie zastanawiać, który z tych wyborów będzie lepszy? Oczywiście, że jest zbyt płytki. Jest zbyt prosty. Zbyt prosty w oczach Geralta. No, co może zrobić nasz Wiedźmin, kiedy ma do wyboru zabić swoich przyjaciół albo ulegnąć gościowi, który mu kiedyś złamał nogę i zrobiłby to jeszcze raz, kurwa. Nawet w sumie można to zrobić drugi raz. Co można byłoby Madara zmienić? Jak dla mnie wypieprzyć ten wybór tutaj totalnie i sprawić, że będzie tu jakaś większa intryga. W sezonie Burz była fajna intryga z królem, kiedy Geralt zdawał sobie sprawę, że Belohun zostanie zabity i ruszał mu na ratunek jak najszybciej, mimo tego, że Geralt żyga polityką. Chciał uratować życie króla. Tutaj też brakuje jakiejś takiej głębszej intrygi, gdzie Geralt ma wyjechać w politykę, ale jednak pasuje to do jego stylu bycia, by na przykład kogoś uratować albo sprawić coś innego. Nie jestem Madara dobrym scenarzystą, ale nie wiem, może na przykład okazałoby się, że w momencie, kiedy by zabili Radovida, nagle Emhyr stwierdza, że nie chce państwa lennego z Temerią, tylko woli podbić całe Królestwa Północy i przysyła tam jakichś zabójców. Zabójcy przykładowo zabijają Talara albo Dijkstrę. Geralt odpycha tych zabójców, zabija ich i wtedy chłopaki muszą podjąć decyzję, co będzie najlepsze. Taka moja krótka rozkmina. Onver 0097. Czemu w tle luci ci nutka z gry Hobo? Bezdomny jesteś, czy to jakieś przewidywanie przyszłości? Moim marzeniem jest, stary, żyć pod YouTube'owym mostem. Tak się widzę w przyszłości. No i właśnie nutka z Hobo zbliża mnie do tego, aby tak było. Spiszok 8445. Pytanie zadane po raz drugi. Szanuję za wytrwałość. Czy elf mówiący tylko po elficku i Nilfgaardczyk mówiący tylko po nilfgaardzku dogadaliby się? Bo w książkach jest napisane, że to podobne języki. Tak, to są podobne języki. Nawet było wspomniane, że nilfgaardzki język, dialekt nilfgaardzki jest wzorowany na starszej mowie, czyli na elfickim języku. Chociaż może nie wzorowany, pochodzący jest ze starszej mowy ten język nilfgaardzki. W czasie pogardy było wspomniane, jak jeden nilfgaardczyk, chyba był to Kahir, mówił językiem podobnym do akcentu elfów, który był zbliżony do starszej mowy. Czy dogadałby się nilfgaardczyk po nilfgaardzku mówiący i elf po elficku? Zależy, z czym mieliby się dogadać. Myślę, że jeżeli mieliby sobie powiedzieć: ej mordo, gdzie jest KFC? Za 1000 metrów skręć w prawo, następnie uważaj na patrol redańczyków, a potem dotarłeś do celu. Dziękuję ci, mój towarzyszu. To myślę, że nie byłoby z tym problemu. Ale jeżeli chodzi o jakieś większe rozkminy, tu mogłoby być różnie. Są języki w naszym świecie, które są do siebie podobne. Na przykład polski i czeski. Ale niektóre słowa po czesku kompletnie oznaczają inne słowa po polsku. Więc mogłoby tak być, że jeden nilfgaardczyk, jeden elf dogadaliby się, gdzie dotrzeć, ale jakby zaczęli rozmawiać na jakiś głębszy sens, to nilfgaardczyk na przykład powiedziałby, że uwielbia elfią urodę, a elf mógłby to zrozumieć jako, że nienawidzi elfiej urody i wygląda jak gówno. Więc czy by się dogadali? Myślę, że zależy od kontekstu wypowiedzi, ale w takich mało ważnych tematach, tak. Bartek Adamczyk. Pisze ten komentarz tylko po to, żeby o nim zapomnieć i się zdziwić, jak zobaczę go w kolejnym filmie. Widzisz, mordo, tego się nie spodziewałeś. Stary, jesteś w internecie, pochwal się mamie. Krzysztof Hrynkiewicz. Czy Gomez wiedział o wymordowaniu magów ognia? Nie ma takich dowodów, nie ma. Gomez wcale nie wiedział o wymordowaniu magów ognia. Wręcz przeciwnie, on ich próbował ocalić. Mam nawet dowód na to. Koristo, szlak by to. Gdzie on się podział? Zabiorę cię w bezpieczne miejsce.
Erikson. Jak myślisz, o ile lat jest młodszy Lambert od Geralta i Eskela? Geralt i Eskel są w podobnym wieku, jak każdy wie, a Lambert jest od nich młodszy. Jest powiedziane zarówno u Sapkowskiego w książkach, jak i w Wiedźminie 3, w pisie w dzienniku, że jest to najmłodszy z Wiedźminów, ale nie ma podanego konkretnego wieku. W sumie Sapek w ogóle rzadko kiedy podał jakikolwiek wiek danej postaci. O ile Lambert może być młodszy? Jak dobrze wiemy, Geralt i Eskel byli starsi od Lamberta i trenowali w Kermoren i chłopaki znali już się wtedy, jak trenowali. Myślę, że to jest coś na zasadzie szkoły podstawowej, gdzie jeden uczeń jest w czwartej klasie, a drugi w szóstej, albo jeden uczeń jest w pierwszej klasie, a drugi jest w piątej. Strzelałbym, że Lambert jest tak młodszy od chłopaków o jakieś 5, 10 lat. Myślę, że coś między 5 a 10. Dzięki wielkie za każde pytanie, każdy komentarz pozostawiony pod poprzednim odcinkiem. Tak jak mówiłem, w następnym odcinku wezmę jeszcze komentarze spod poprzedniego odcinka, jednak nadal zachęcam do zostawienia komentarzy pod tym filmem, bo również z tego filmu powstanie jakiś odcinek. Dzięki serdecznie za dotrwanie do końca, dzięki za każdą łapeczkę w górę, życzę ci miłego dnia! No i cóż, czas odpłynąć wraz z czarodziejami z Nowigradu do Kowiru. Nie no, serio, w to uwierzyłeś? Odpłynę to ja z niebieskimi pasami na kurwich dupach do raju! Na razie i cześć!